Dzień dobry, z tej strony Michael Herder. A to jest Make Poland Great Again. Nadal trwa strajk rezydentów. Tydzień temu nieopatrznie stanęliśmy w obronie początkujących lekarzy. Niestety nie mieliśmy wtedy wszystkich informacji. Przez ostatnie tygodnie wiele się dowiedzieliśmy o tych potworach w kitlach. Nie dość, że za pieniądze podatników jedzą śniadanie na śniadanie kawior. Jeżdżą opalać się do Kurdystanu, bo Majorka już im najwidoczniej nie wystarcza. To jeszcze bezczelnie domagają się miliardów złotych podwyżki. No to za niewdzięczne świnie po prostu. Zresztą do internetu wyciekły nagrania z tych wakacji. Bizantyjski przepych miesza się na nich z dziką zabawą. Zresztą popatrzcie sami. Ale w tutejszych szpitalach warunki są dalekie od normy. Tutaj nie ma adrenaliny, która jest podstawowym lekiem, nie ma wenflonów, nie ma potasu, nie ma różnych rzeczy, które są podstawowe. Więc no taka trochę walka w warunkach bojowych. No dobra, to albo w Kurdystanie naprawdę nie ogarniają, co to jest all inclusive, bo nie dość, że nie ma basenu i pływającego baru, to jeszcze brakuje potasu i wenflonów. Albo, tylko albo, to nie były wakacje, tylko misja humanitarna. I teraz ciekawostka. Rozpoznajecie to logo w prawym górnym rogu? Tak. Samo TVP pół roku wcześniej zrobiło o tym materiał. Czyli można powiedzieć, że TVP nie tyle zostało przyłapane na kłamstwie, co samo siebie przyłapało na mówieniu prawdy. Prezes Kurski był w szoku, a Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, przeprosił wszystkich na Twitterze i obiecał, że to się nigdy więcej nie powtórzy. No i wszyscy zdążyliśmy się niestety przyzwyczaić, że media publiczne to jest taki fidget spinner w rękach partii rządzącej. Tak było za SLD, tak było za Platformy. Z tą tylko różnicą, że po wszystkim ktoś cię przynajmniej całował w czółko, mówił, że cię kocha i zamawiał ci taksówkę do domu. Tymczasem od 2 lat prezes Kurski do spółki z Michałem Rachoniem i Samuelem Pereirą siadają ci ordynarnie na twarzy i nawet nie próbują się z tego wytłumaczyć. Oczywiście ktoś zaraz powie, że ej, ale przecież TVN24 też kręci swoje lody, więc TVP Info jedynie próbuje to jakoś zrównoważyć. No i racja, media manipulują i prawie zawsze opowiadają się po którejś ze stron. Tyle tylko, że jedne media są prywatne, a drugie są publiczne. I nikt cię nie zmusza, żebyś z własnej kieszeni dokładał na budżet TVN24 czy telewizji Trwam. No bo że twoja babcia. No to tak. No dobra. A do TVP już tak. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiemy wam, jak działa telewizja publiczna. Punkt pierwszy, abonament. Telewizja Polska jest dziwnym tworem. W teorii finansuje ją właśnie abonament, którego w praktyce nikt nie płaci. No prawie nikt, bo tylko 8% objętych obowiązkiem. Resztę hajsu TVP bierze z reklam, a jak im brakuje, tak jak w tym roku, to pożycza sobie 800 milionów złotych od państwa. Od tak, czyli od nas. I taka sytuacja jest oczywiście problematyczna, więc władze TVP ruszyły na poszukiwanie pieniędzy. Od razu odrzucono pomysł, żeby może robić mniej gówniane programy i za reklamę przed wiadomościami nie brać 20 tysięcy, tylko 60, jak na przykład TVN. Zamiast tego postanowiono zwiększyć ściągalność abonamentu. Ustawowo. I w Sejmie leżą aż 3 projekty. Jeden proponuje, żeby ściągać abonament z opłatą za prąd, drugi mówi, żeby abonament ściągała Poczta Polska, a trzeci, że opłatę audiowizualną, bo tak to ma się teraz ładnie nazywać, będziemy płacić razem z podatkiem dochodowym. I ma to dać telewizji około 3 miliardów rocznie. I ktoś powie, ej, ale ja nie mam telewizora, ani radia, ani komputera. Masz też komputer. No w sumie to może mam, ale na pewno nie oglądam TVP. To prezes Kurski powie, sorry batory, mam to w dupie. Dawaj hajs, tak funkcjonuje cywilizowany świat. I faktycznie, abonament jest głównym źródłem finansowania na przykład BBC, czyli świętego grala telewizji publicznych. I na BBC się na chwilę zatrzymamy, bo to na tę stację pokazują polscy politycy i mówią, opatrz Samuelku, u nas też kiedyś tak będzie. Pięknie. I oprócz abonamentu BBC utrzymuje się w dużej mierze ze sprzedaży formatów i licencji. Czyli jak w Polsce oglądasz Taniec z gwiazdami, a wiem, że oglądasz, to kasę za to też dostaje BBC. I tak samo jest jak oglądasz Top Geara, House of Cards, Bake Off, Hotel za ciszę, Monty Pythona, Sherlocka, The Office, Duma i uprzedzenie i co tam jeszcze. To. To był fragment Planety Ziemi Davida Attenborough. No i ten filmik nie ma znaczenia dla tematu, o którym dzisiaj mówimy. Po prostu bardzo chcieliśmy go puścić. W każdym razie chodzi o to, że Brytyjczycy za kasę z abonamentu robią super produkcje, które ogląda cały świat. Podczas gdy w Polsce najpopularniejszy do tej pory format to M jak miłość sprzedane do Rosji za 2 kilo słoniny i gitarę.
punkt drugi, reklamy. Abonament w BBC działa do tego stopnia, że tam nie ma reklam. Nie, że nie ma przerywania filmów reklamami, w ogóle nie ma reklam. Ale czasami są. Nie ma reklam, żadnych nigdy. Czasami. Raz, że pozwala to stacji na niezależność od reklamodawców, uspokój się. A dwa, że to trochę nie fair brać od ludzi pieniądze, a potem za te pieniądze robić programy, które pozwalają ci zarabiać na reklamach. I ten brak reklam to nie jest tylko fanaberia dżentelmenów z Londynu. Ludzi traktuje się poważnie w całej Skandynawii, Hiszpanii czy na Litwie. Nawet na Litwie. Z reklam w publicznej telewizji stopniowo wycofuje się Francja, a w Niemczech ich ilość jest ustawowo ograniczona do minimum. W Polsce na przykład mamy 12 minut reklam na godzinę. W Niemczech jest 20 minut. Dziennie. Dziennie, 20 minut dziennie. No to Polsat dwa razy więcej ładuje w jeden film i każdemu się przecież zdarza, że coś ogląda, wchodzą reklamy, więc zmieniasz kanał, po chwili wracasz, ciągle lecą reklamy, więc idziesz zrobić sobie herbatę, ciągle reklamy, więc wracasz, bierzesz prysznic, idziesz do pracy, 3 lata później gdzieś tam na wakacjach w łóżce sobie przypominasz, że ej, Rafał, my kiedyś oglądaliśmy Harrisona Forda, ja ściganego, pamiętasz, że on tam kogoś zabił. Ale właśnie, czy oni go złapali, to ja nie wiem, bo on skoczył z tej tamy, a potem właśnie... Tamy Hoovera. No, w każdym razie w Niemczech taka sytuacja nigdy nie miałaby miejsca. Nigdy. A jak telewizja utrzymuje się z reklam, to często wygląda tak. Od razu widać, że bokser, wspaniała praca rąk. A jeśli telewizja utrzymuje się z abonamentu i nie musi się martwić o oglądalność, to może wyglądać na przykład tak. Mógłbym tak cały dzień. A to, co widzieliście, to było tylko 15 sekund z 9-godzinnego programu w norweskiej telewizji. Który zresztą oglądało pół Norwegii i prawdopodobnie wszyscy ludzie z zespołem Aspergera na całym świecie. I oczywiście nie chodzi o to, żeby TVP pokazywało przejazd pociągu Lajkonik relacji Kraków-Warszawa, ale na przykład ta sama stacja potrafi wyemitować 24-godzinny wykład na temat konstytucji Norwegii. I to wszystko to jest ciekawy przykład na to, że jak się wyciągnie głowę z własnej dupy, to nagle świat stoi otworem i można przy okazji zacząć realizować jakąś misję. Otworem? Punkt trzeci, misja. Misja to jest takie słowo, które nie do końca wiadomo, co znaczy, ale mniej więcej chodzi o to, żeby na jedynce czasami puścili jakiś teatr, pokazali dokument o wojnie w Syrii, czy dobranocki. Albo rap. Rap. No rap. Wiz Khalifa, Wu-Tang, teledyski Tupaka. Will Smith, lubisz Willa Smitha, no rap, będziesz teraz słucha rapu. Kontynuuj. W każdym razie chodzi o to, żeby TVP pokazywało to, czego nie pokazują stacje komercyjne, bo im się to po prostu nie opłaca. Ale TVP właśnie realizuje misję. Cały czas, przynajmniej ja według własnego sprawozdania. W 2016 na zadania związane z realizacją misji TVP przeznaczyła 1,5 miliarda złotych. A wiesz, ile TVP w sumie wydało pieniędzy w 2016? 7 miliardów. Może nie odpowiadaj, głupot. Też 1,5 miliarda złotych. Czyli wszystko, co robi TVP, jest, zdaniem TVP, realizacją misji. A więc na przykład to. Ma na grubym być, ma na grubym być, ma na grubym być. Zawsze, kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Zawsze, kiedy jestem smutny, to jem kebaba. Ja jem kebaba. No i to ewidentnie jest misja. Ten program nazywa się W Telewizji. Jak pisze TVP, jest to program publicystyczno-satyryczny, prowadzony przez ludzi z różnych opcji, wyróżniających się poczuciem humoru. No, się może zatrudnić. Także można byłoby powiedzieć mission accomplished. Ale oprócz tej wybitnej publicystyki, zdaniem TVP, misją jest również na przykład to. Italians are known for being great lovers, but this never applied to Jake. Czyli puszczanie filmów. Ten akurat leciał w niedzielę. Jest coś tam o Włochu, nie, o kolesiu, który udaje Włocha tylko po to, żeby wyrwać jakąś dziewczynę. No to na przykład na TV Puls w tym samym czasie też realizowali misję, bo lecieli Szybcy i Wściekli 2. Bo w ogóle puszczanie filmów w telewizji jest realizowaniem misji, także chyba, panie Kurski, trzeba się będzie podzielić tym hajsem z abonamentu. Bo... Kolejnym elementem misji TVP jest bezstronność. I te dwa słowa, TVP i bezstronność, bardzo rzadko wymieniane są w jednym zdaniu. Chyba, że w zdaniu typu TVP i bezstronność?
A to nie jest tak, jest skomplikowane. Na przykład w BBC dziennikarze starają się unikać przymiotników, przysłówków i innych wartościujących słów. Podobno przeciętny dziennikarz BBC, zapytany o to, jak się czujesz, odpowiada: stary, chciałbym ci powiedzieć, ale naprawdę nie mogę. Szef mi zabrania. Etyka pracy mi zabrania. Czyli przekładając to na język polski, początkujący lekarze żądają podwyżki zamienia się na lekarze żądają podwyżki. Totalny chaos totalnej opozycji zamienia się na chaos opozycji. A obrońcy pedofilów i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa, no tu akurat nie ma przymiotników. No i właśnie, prawda od razu brzmi lepiej, prawda? Punkt czwarty, prezes. I w tym momencie można zapytać, jak to się w takim razie dzieje, że BBC jest takie bezstronne i nie wrzuca pasków typu obrońcy pedofilów twarzą ruchu niepodległościowego w Szkocji. Może różnica tkwi w sposobie zarządzania, na przykład w wyborze prezesa, bo może Brytyjczycy znaleźli jakiś magiczny sposób na oddzielenie telewizji publicznej od polityki. Otóż nie. Wprawdzie prezes BBC mianowany jest przez królową, ale na wniosek ministra kultury. Czyli też przez polityka. Różnica jest taka, że aktualnie... A królową jest tutaj Andrzej Duda. Tak, w tym scenariuszu. Tak. Różnica jest taka, że aktualnie szefem BBC jest ten pan, Sir David Clementi. Ten pan skończył Oxford, potem skończył Harvard, był zastępcą prezesa Bank of England, prezesem Prudentialu, a jego dziadek był zarządcą Hongkongu. I ten pan w wieku 68 lat został szefem BBC. I w ciemno można założyć, że pewnie niespecjalnie go interesuje, czy jeden prezes z drugim będą go lubić, albo czy w następnych wyborach dostanie jakieś dobre miejsce na liście. Podczas gdy szefem TVP jest ten pan. Taką ciebie śniłem, taką ciebie wymarzyłem. Moja najpiękniejsza, czy cię spotkam, czy też nie. Można o panu Jacku powiedzieć wiele. Nawet to, że śpiewa jak kos ten głos z filmów Davida Attenborough. Ale nie można powiedzieć, że nie jest zaangażowany politycznie, bo to jest ten pan, który kiedyś powiedział: będę bulterierem Kaczyńskich, nie zawiodą się na mnie. I aktualnie wszyscy skupiamy się na tym, że problemem jest właśnie prezes Kurski i jego miniony, podczas gdy problemem jest to, że przynajmniej w kwestii instytucji publicznych dalej mentalnie jesteśmy na poziomie Republiki Bananowej, a TVP traktowany jest jak chiński basen z piłeczkami dla polityków. I generalnie to jest chyba kluczowa różnica między TVP a na przykład BBC. Co z tego, że TVP będzie miało ekstra 3 miliardy wpływów z abonamentu i będzie mogło wyprodukować w końcu super serial o wszystkich polskich świętych, w ogóle wszystkich świętych i wszystkich bohaterach polskich i w ogóle wszystko będzie mogła zrobić, skoro i tak systemowo będzie zarządzany przez partyjnych troli, którym nawet przez myśl nie przejdzie, że mogą robić apolityczną telewizję dla ludzi. Dlatego może się w końcu zdecydujmy. Jeżeli nie potrafimy, to zlikwidujmy publiczne media, zlikwidujmy Radę Mediów Narodowych, zlikwidujmy koncesje, miejmy to wszystko z głowy, wiadomości będziemy oglądać na YouTubie. Albo zejdźmy w końcu z drzewa i zacznijmy robić telewizję publiczną z prawdziwego zdarzenia, w której nie ma polityków, nie ma reklam i która nie musi się bić o słupki oglądalności, bo finansujemy ją w 100% z abonamentu. Dlatego jutro o 6 rano odjeżdża Intercity Matejko, relacji Przemyśl Świnoujście. I lepiej, żeby ta relacja była na TVP, bo inaczej, panie prezesie, jest pan skreślony. Dziękujemy bardzo, to było Make Poland Great Again. A my się nazywamy Michael Carter, oglądajcie nas każdy poniedziałek o 18 na Gazeta.pl. Ale również na YouTube i na Facebooku, dziękujemy. Ale również BBC. Dziękujemy bardzo.